Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszym gościem jest Aneta Zarańska, przewodnik na Sri Lance. Witam Cię, Aneto. Witam serdecznie, Aj Bowan, długiego życia. Tak się witamy na Sri Lance. Polsce zbliża się Wszystkich Świętych, więc z tej okazji zaprosiłam Cię, żeby porozmawiać o obrzędach pogrzebowych na Sri Lance. Bo tyle co wiem, na Sri Lance nie obchodzi się Wszystkich Świętych, tak jak w Polsce. Dokładnie tak, Sri Lanka to kraj buddystów, większość to wyznawcy buddyzmu, ale są także wyznawcy religii hinduistycznej, no i bardzo niewielki procent to są muzułmanie. Katolicy, chrześcijanie to jest około 7-8%. Największe skupisko jest w miejscowości Negombo, bardzo blisko lotniska. Negombo nazywane jest Małym Rzymem, ponieważ występuje tam aż 50 kościołów katolickich. Można je odwiedzić, będąc na Ceylonie. Obrzędy pogrzebowe czy święto wszystkich zmarłych. No, w niektórych miejscach, w nielicznych, w pierwszą niedzielę listopada jest bardzo uroczysta msza święta, która odbywa się na cmentarzu. Mój znajomy lokalny właśnie opowiadał mi o takich wydarzeniach. Pierwsza niedziela listopada, całe rodziny, grupy znajomych, katolicy idą na cmentarz, tam ksiądz odprawia mszę, a rodziny przynoszą kwiaty, zazwyczaj sztuczne kwiaty, które są bardzo popularne na Sri Lance, dlatego że kwiaty świeże, one no niestety bardzo szybko tracą swoją urodę, piękność i świeżość, ponieważ jest bardzo, bardzo gorąco. Kwiaty są bardzo drogie, świeże. No i oczywiście te kwiaty plastikowe czy kwiaty z materiału są w dzisiejszych czasach naprawdę śliczne i one są bardzo często stawiane na grobach i świeczki. Nie znicze, tylko świece są zapalone na grobach u zmarłych. A jak wyglądają nagrobki? Nagrobki, ja byłam wielokrotnie na cmentarzach, dlatego że brałam wiele razy udział w ceremonii pogrzebowej na Sri Lance i odbywa się ona zupełnie inaczej niż w Polsce. Jak wyglądają cmentarze? No, powiem szczerze, że są bardzo piękne, dlatego że często rosną tam drzewa palmy kokosowej i różnego rodzaju tropikalne rośliny. Są bardzo zadbane w większości przypadków te cmentarze mają nagrobki, mają płyty, na których są imiona, nazwiska, są zdjęcia osoby zmarłej, ale bardzo często na cmentarzach buddystów są znaki, które symbolizują buddyzm, czyli jest to koło, które ma 8 ramion, które symbolizuje ośmioraką ścieżkę buddyzmu, czyli te przykazania Buddy, przykazania doktryny buddyjskiej. Natomiast na cmentarzach katolickich są krzyże, tak jak u nas. Groby często nie mają płyt, nie są murowane. Czasami są tu po prostu takie nasypane, przysypane ziemią, zakryte groby, a czasami są to bardzo dobrej klasy marmury. To oczywiście zależy od wielkości portfela, od budżetu, którym dysponuje rodzina, a sam pogrzeb jest na Sri Lance dość kosztowny. No, tak jak wszędzie, u nas zresztą też. A kto organizuje pogrzeb? Rodzina czy firma pogrzebowa? Na Sri Lance odbywa się to w ten sposób, że osoba zmarła jest pięknie ubierana i trumna znajduje się w domu rodzinnym przez kilka dni. Zazwyczaj są to 3 dni. Otwarta trumna, osoba zmarła jest ubierana przez rodzinę. Mężczyzna zazwyczaj w garnitur, biała koszula, białe skarpetki i białe rękawiczki. Kobieta jest w białych skarpetkach, białych rękawiczkach, może być w sari, czyli w tym stroju lokalnym. Jest to 6 metrów materiału na 1,5 metra, którym owija się ciało z takim pięknym, wiszącym ogonem. Jest to strój, który jest bardzo, bardzo popularny na Sri Lance. Kobieta, która jest panną, która nie jest mężatką, może być pochowana w sari ślubnym, czyli w białym sari, pięknie zdobionym w kolorze ekri. Ciało jest malowane, kobiety mają makijaż bardzo starannie wykonany, ale mężczyźni też oczywiście nie mają malowanych oczu czy ust, natomiast mają taki podkład brązowy na twarzy, żeby ładnie to ciało się prezentowało. Oczywiście każdy się zapyta, jak to możliwe, żeby w tych temperaturach to ciało leżało w domu przez tyle dni. Oczywiście są specjalne preparaty, które zabezpieczają ciało przed
zmianami pośmiertnymi. Ciało jest w otwartej trumnie w domach. Przerwę ci, jakie to są preparaty? No, preparaty, które zatrzymują no, zmiany, które zachodzą po śmierci. Specjalne preparaty, które są wstrzykiwane w ciało i zatrzymują po prostu te zmiany, które są bardzo widoczne i, no, i nieładnie się prezentują. Wiadomo, w tym klimacie trzeba po prostu o tym myśleć i się zabezpieczać. Ciało jest w otwartej trumnie, leży na podwyższeniu, na białej poduszeczce. Wszystkie osoby, które są w trumnie, są bez butów, dlatego że na Sri Lance, jeżeli wchodzimy do świątyni czy do domu naszych znajomych, zdejmujemy buty, ale buty też zdejmujemy, kiedy ciało składamy do trumny. W trumnie osoby zmarłej są lampki choinkowe, białe, w takim żółto-białym kolorze, które mrygają i się świecą przez cały dzień i całą noc. No, jest to zaskakujące, no bo my lampki zawieszamy na choinkę z okazji Bożego Narodzenia. Tamte lampki często są używane z okazji różnego rodzaju świąt, kiedy jest pełnia księżyca, Wesak Poja, słynna Poja, słynny czas, kiedy Budda odwiedził Sri Lankę, czy zmarł, czy doznał oświecenia. To są bardzo ważne dni w życiu buddystów i bardzo często przystrajane są pięknie domy, ulice, czy sklepy właśnie lampkami. Te lampki są na trumnie przyczepione przy ciele zmarłego i cały czas migają przez dzień i noc. Nad ciałem osoby zmarłej są dwa ciosy słoniowe. Są firmy, które wypożyczają te ciosy. Mogą być to naturalne ciosy zwierząt, ze słoni, ale teraz coraz częściej używa się plastów. Czemu są te ciosy? No, pytanie. Jest taka tradycja, że po prostu te ciosy to jest wyrazu szacunku dla osoby zmarłej. Bardzo często po prawej, po lewej stronie trumny są dwie palące się lampki i zazwyczaj, jeżeli jest to buddysta, stoi za nim koło z ośmioma ramionami, czyli ośmioraka szlachetna ścieżka. Jeżeli jest to katolik, jest krzyż. Symbol chrześcijaństwa. W trakcie tego czasu żałoby, czasu żegnania i odchodzenia, żegnania osoby zmarłej, zaprasza się gości do domu. Przez cały dzień i przez całą noc przychodzą znajomi, rodzina, sąsiedzi. Każdy może wejść do domu osoby zmarłej. Nawet turysta, który jedzie na wycieczkę, może oddać po prostu ostatnie pożegnanie takiej osobie. Skąd my wiemy, gdzie jest osoba zmarła, gdzie będzie się odbywał pogrzeb? No wiemy po tym, że na domu, na klatce, na schodach, na bramie, na płocie, gdzie jest osoba zmarła, są zawieszone białe kawałki materiału. Kolor biały jest kolorem pogrzebu, żałoby i śmierci, nie kolor czarny. Na pogrzeb idziemy ubrani w kolorze białym. Sukienka, spódnica, spodnie, wszyscy są ubrani na biało. Można odwiedzać taką osobę, żegnać ją, wchodzi się do pokoju, w którym leży właśnie osoba zmarła, żegnamy się z nią, a potem wychodzimy do ogrodu, czy na ulicę, czy po prostu przed dom, siadamy na stołeczkach, na krzesełkach. Są firmy, które wypożyczają meble pogrzebowe, to znaczy są to krzesła, są to stoły, są to namioty, albo są to takie zadaszenia, które chronią przed słońcem, no bo w ciągu dnia jest zazwyczaj bardzo, bardzo gorąco. Siedzimy godzinkę, dwie, możemy być 15 minut, możemy być całą noc, to zależy, czy mamy czas, czy pracujemy. Mężczyźni siedzą osobno, kobiety z dziećmi siedzą osobno, nie siedzą Dlaczego? razem. Dlatego, że na Sri Lance jest rozdzielenie mężczyzna i kobieta. Nawet w trakcie wesela, w trakcie przyjęcia, w trakcie ślubu mężczyźni mają swoje kąciki, w których podawany jest alkohol. Kobiety z reguły, z zasady nie piją alkoholu. No, czasy się zmieniają, ja to wielokrotnie mówiłam, młode pokolenie pije, chodzi do klubów, na dyskoteki. Natomiast to pokolenie starsze, tradycyjne nie używa alkoholu. Kobiety w miejscach publicznych nie piją alkoholu. Także na takim czuwaniu przy osobie zmarłej alkohol nie jest podawany, ale mężczyźni siedzą we własnym gronie i sami rozmawiają o osobie, która odeszła, ale także poruszane są tematy dnia codziennego, jakieś problemy, sprawy polityczne. Mężczyźni, wyobraźcie sobie, palą papierosy i piją bardzo często herbatę cejlońską.
I czasami ja byłam wielokrotnie na takich pogrzebach, na takich czuwaniach. Widziałam, że piją alkohol, ale tak ukradkiem, to znaczy była butelka Coca-Coli, w której znajdowała się Coca-Cola i arak. Oficjalnie nigdy nie widziałam butelek alkoholu na stołach w trakcie czuwania. Jest to bardzo uroczysty czas, jest to czas, którym żegnamy osobę zmarłą, także nie pijemy alkoholu. Natomiast po pogrzebie, kiedy jest sypan, no to wiadomo, w trumna jest w pokoju, zapalone światełka, chodzą wiatraki i tam się wchodzi na chwilę, żeby pożegnać osobę zmarłą. Potem się wychodzi przed dom, gdzie są krzesła, stoły, namioty i tam wszyscy siedzą. Podawane są ciasteczka, herbatniki, jakieś drobne przekąski, jakieś kanapeczki, kawa, herbata, napoje, woda. Ale to jest czas czuwania. Jeżeli chodzi o ubranie, każdy się może ubrać dowolnie, nawet bardzo kolorowo, w shortach, w spodenkach krótkich. To nie jest czas pogrzebu. To jest czas, kiedy żegnamy osobę zmarłą. Co jeszcze? Mężczyźni grają w karty, co mnie szalenie zaskoczyło, bo oni po prostu w trakcie czuwania, jeżeli siedzą całą noc w tym domu, grają w karty. Byłam zaskoczona, bo wydawało mi się, że siedzimy w takim momencie w ciszy, w skupieniu, wspominamy osobę, która odeszła, a tu mężczyźni po prostu grają w karty, palą papierosy, piją sobie jakieś tam napoje, czasami herbatę, czasami kawę, no i grają w karty. Przedziwna sytuacja. Moi drodzy, parę ciekawostek, dlatego że kiedy po kilku dniach już jest czas pogrzebu, ciało jest zabierane do domu pogrzebowego. Ceremonie nie odbywają się w świątyni buddyjskiej. No, w kościele katolickim owszem, tak, natomiast w świątyni buddyjskiej nie ma ani wesela, ani ślubu, ani pogrzebu. Wtedy do domu pogrzebowego zapraszani są goście, rodzina, znajomi, sąsiedzi i mnisi buddyjscy. Dlatego, że mnisi mówią o tym, jak człowiek żył, jak odszedł i jak przyjdzie po raz kolejny, dlatego że Sri Lanka jest krajem buddyzmu, który wierzy w reinkarnację, w to, że po naszej śmierci rodzimy się po raz kolejny i żyjemy w kolejnych życiach, dążąc do nirwany, czyli do stanu absolutu. A żeby ten stan absolutu, stan nirwany osiągnąć, trzeba kierować się ośmioraką, szlachetną ścieżką, drogą buddyzmu. Dlatego na Sri Lance te zwyczaje są po prostu zupełnie inne ze względu na inną filozofię, inną religię, która tam jest. Hinduiści również wierzą w reinkarnację, no a katolicy mają pogrzeby podobne do naszych, czyli jest msza święta, jest pożegnanie, trumna w kościele, a potem przejście na pogrzeb. Z domu pogrzebowego, moi drodzy, tam się dzieją też bardzo ciekawe rzeczy, które są dla nas nieznane, a mianowicie takie spotkanie rodziny, ostatnie pożegnanie, nagrywane jest na kamerę jako film, który będziemy później oglądać po śmierci. My robimy filmy wideo, jeżeli jedziemy na wesele, chcemy mieć pamiątka ze ślubu. Tutaj nagrywane często, nie zawsze, ale często są takie właśnie ceremonie pogrzebowe. Są mnisi mówią o odejściu, bardzo często przelewają wodę z butelki do miski, mówiąc, jak to życie przemija, szybko mija, odchodzi, a potem zaczyna się nowe życie. Bardzo często jest tak wiele osób, które chcą pożegnać osobę zmarłą, że część gości siedzi na podłodze pod trumną. Trumna jest na podniesieniu. Natomiast część gości siedzi na krzesełkach. Mnisi buddyjscy zawsze siedzą na krzesłach, które są przykryte białym materiałem. Jest to wyraz szacunku, że mnisi mają specjalne miejsca przykryte białym materiałem. Żegnamy osobę zmarłą, słuchamy wypowiedzi mnichów. W ostatnim momencie polewa się ciało olejami. Najbliższa rodzina ma buteleczkę z olejem i polewa delikatnie trumnę i osobę zmarłą. Zamyka się trumnę i wychodzi się przed dom pogrzebowy, gdzie jest samochód, który wiezie tą trumnę na cmentarz, a cała rodzina, wszyscy znajomi idą za tą grupą, za tym samochodem, po prostu za trumną. Jest często zespół muzyczny. Oczywiście oni nie grają ani walczyka, ani żadnych wesołych melodii, tylko są to muzycy, lankijscy ubrani w stroje tradycyjne, bardzo często takie białe, koronkowe ubrania, takie bardzo długie, piękne czapy i są bębniarze. Bębny są bardzo popularnym instrumentem muzycznym na Sri Lance i oni bardzo głośno bębnią.
Idziemy na cmentarz wolnym krokiem, wszyscy ubrani na biało. Nie ubieramy się na czarno, już o tym wspominałam. Idziemy na cmentarz. Ciało może być pochowane w grobie, tak jak w Polsce, może być skremowane. Ja miałam okazję uczestniczyć w pogrzebie, gdzie ciało było kremowane i było chowane w ziemi. No, chowane w ziemi jest po prostu tak w trumnie, dokładnie tak, jak to ma miejsce w Polsce. Natomiast ciało, jeżeli jest skremowane, wkładane jest na cmentarzu do pieca przeznaczonego do kremacji zwłok i goście, rodzina, ten piec kremacyjny obchodzi 3 razy dookoła, żeby się już tak ostatecznie pożegnać. Najbliższa osoba z rodziny naciska przycisk, włączając płomienie, no i ciało jest poddane kremacji. Wszyscy wychodzą do domu na stypę. Dopiero drugiego dnia Aneta, odbiera się przerwę ci, zwłoki. a te z wieńcami i kwiatami przychodzą na pogrzeb? Nie widziałam, powiem szczerze, jak byłam na cmentarzach, nie widziałam, żeby były wieńce. Niektórzy mieli jakieś kwiaty, ale to nie było aż tak jak u nas, że to po prostu ten grób jest pełen, że każdy pełen kwiatów, każdy przynosił u nas kwiaty, wieńce. Tam były oczywiście jakieś kwiatki, ale zazwyczaj nie widziałam, żeby ludzie przynosili kwiaty. Naprawdę, bardzo malutkie, niewielkie bukieciki. Także ten grób nie był jakiś taki obłożony kwiatami, jak to ma miejsce u nas. Stypa, na czym polega stypa? No wiadomo, zaprasza się gości do domu albo do jakiejś restauracji, albo na plażę i przygotowane są dania. Zazwyczaj dania, które lubił osoba zmarła. Specjalnie dla niego, jeżeli lubił ryby, to ryby, jeżeli mięso, to mięso. I po prostu częstuje się gości. Te stypy różnie, w niektórych rodzinach są całonocne, w niektórych są bardzo krótkie, godzina, dwie, koniec, wszyscy się rozchodzą. Ja brałam udział w różnych stypach. W nastypach jest podawany często alkohol, ale powtarzam, kobiety nie piją publicznie alkoholu. Ten alkohol jest podawany w jakimś kąciku, w jakimś miejscu, z jakimś barkiem. Mężczyźni często odchodzą od stołów, idą do miejsca, gdzie ten alkohol jest podawany. No, ostatnio, jakieś kilka miesięcy temu, miałam okazję brać udział w pogrzebie. No to alkohol był podawany na dachu domu. Wyobraźcie sobie, że właściciel zrobił takie miejsce do picia araku lokalnego, czyli tego trunku, który powstaje z kwiatu palmy kokosowej. Na dachu wchodziło się po drabince i tam całe towarzystwo męskie piło alkohol. Ja trochę martwiłam się, bo sytuacja była no, smutna i to był taki trudny moment, no, bo żegnaliśmy osobę zmarłą, moich znajomych. No i cały mężczyźni wychodzili po drabince na dach, no i potem chwiejnym krokiem z tej drabinki schodzili. Więc no, taki był pomysł. Często w jakimś kąciku, w jakimś takim ubocznym miejscu ten alkohol jest podawane. Słuchajcie, mnie się zdarzyło raz, co prawda, ja nie mówię, że tak wszyscy robią na Sylance, ale raz mi się zdarzyła sytuacja przedziwna. Myślę, że to są jakieś takie regionalne wierzenia, albo zdarzają się w niektórych domach takie zwyczaje, a mianowicie przed domem był wystawiony stolik, malutki stolik, na którym była serwetka, danie, rice and curry z suszoną rybą, ponieważ takie danie bardzo lubiła osoba zmarła, i było podane piwo, butelka piwa i szklaneczka, do której to piwo było nalane. Byłam szalenie zaskoczona, czemu ma służyć ten talerzyk, to piwo. Powiedziano mi, że jest to dla osoby zmarłej, dla ducha osoby zmarłej. Przy stoliku posypano piasek. Z plaży przyniesiono piasek. No i zdziwiona byłam straszliwie. Poszliśmy do domu, zjedliśmy kolację, wypiliśmy po szklaneczce lokalnego araku. No i w sumie bardzo szybko ta kolacja, ta stypa się skończyła. Ja wychodzę do domu, no i znajomi mówią: zobacz, zobacz, na piasku są ślady. Osoba przyszła, zjadła, wypiła i zostawiła ślady swojej bytności, po czym odeszła już na zawsze. Także też miałam raz jeden jedyny zobaczyć taką sytuację, że takie tradycje, takie przekonania ta rodzina miała w stosunku do A osoby zmarłej. kto Co naprawdę zjadł? ciekawe, no nie zjadł dużo, bo nie było widać, że zjadł. Wypił chyba też niewiele, bo butelka była prawie pełna, no ale stopy na piasku były odbite. Ślady stóp. No, Ktoś z ja gości to podejrzewam, że był zrobi. to ktoś z gości. Natomiast pani domu powiedziała mi, że to na pewno zmarła osoba. Przyszła,
ostatni łyczek piwka i po prostu odeszła. Słuchajcie, no takie są zwyczaje, no może nas to dziwić, no ale w niektórych rodzinach to nadal są kultywowane takie tradycje, no i oni w to po prostu wierzą, że tak się dzieje. Słuchajcie, co ciekawe, po trzech miesiącach odbywa się druga stypa, to znaczy taka powtórka z pożegnania. Zaprasza się mnichów buddyjskich do domu, którzy znowu mówią o odchodzeniu, o nirwanie i o buddyzmie. Brałam udział w takich spotkaniach. Mnich siedzi na fotelu lub na krześle lub na kanapie przykrytej białym materiałem, a rodzina, znajomi siedzą na podłodze bardzo często, czyli wszyscy ludzie muszą być niżej niż mnich, który jest darzony wielkim szacunkiem. Oni mówią bardzo, bardzo dużo, bardzo długo. Wszyscy siedzą w skupieniu, ubrani na biało, i później mnich wychodzi. Kiedy mnich przychodzi po 3 miesiącach na takie pożegnanie kolejne, bardzo przedziwna sytuacja. Gospodarz domu myje mu nogi. Przed domem stoi miseczka, mnich wkłada nogi na miseczki i wtedy gospodarz wyciera mu ręcznikiem stopy i on dopiero wchodzi do domu bez butów. No i Dlaczego? no, też jest taki po prostu zwyczaj, rodzaj szacunku. U nas przecież też myje się stopy w okresie Wielkanocy Tak. w kościołach katolickich. To też jest taki zwyczaj, prawda? Nawet w Watykanie papież myje stopy osobom, które tam przybywają z okazji świąt. Więc też na Sri Lance jest taki zwyczaj. I moi drodzy, mnich przychodzi, opowiada o przemijaniu i później wszyscy goście czekają, aż mnich zje posiłek. Zazwyczaj podawany jest obiad, albo taka późna kolacja, najpierw je mnich albo mnisi, dlatego że często rodziny zapraszają 2, 3 albo 5 mnichów. Im więcej osób przyjdzie z buddyjskiego klasztoru, tym lepiej. Pytałam się dlaczego. No, być może świadczy to o prestiżu, o tym, że rodzina dysponuje, no, ma wysoki status materialny, więc może tych mnichów zaprosić, ponieważ mnichom daje się upominki. Bardzo często są to pieniądze, które się daje w kopercie. No, można powiedzieć, że dlaczego mnich przyjmuje pieniądze? Przecież mnich myśli o nirwanie, a nie o dobrach doczesnych. No, ale w dzisiejszych czasach mnisi już nie mieszkają w jaskiniach, tylko mnisi mieszkają w domach, w których jest prąd, potrzebne jest pieniądze na zapłacenie rachunków. Poza tym muszą kupić pewne, no, produkty, mydło, pastę do zębów, maszynkę do golenia, więc takie rzeczy są konieczne. I mnisi dostają pieniądze. Dostają szaty mnisie, czyli te pomarańczowe stroje albo wiśniowe, bo na Sri Lance używa się takie kolory. Mnisi buddyjscy noszą różne kolory, w Japonii są szare, czarne, brązowe, w Korei, w Chinach są różne kolory. Te kolory, słuchajcie, tych strojów mnicha, tych szat mnicha mają przypominać mu o przemijaniu. A mianowicie kolor szaty mnicha mówi o tym, że on przeminie, że on odejdzie. Tak jak drzewo, które jest najpierw zielone, ma liście, potem ma żółte, potem brązowe, potem liście spadają, zrobią się czerwone, czarne, pomarańczowe, a potem giną i odchodzą. Ale kiedy jedne liście odchodzą i są na ziemi już zupełnie czarne i zbutwiałe, to na drzewie pojawiają się nowe listki, czyli nowe życie. Kolor szat mnicha ma przypominać o przemijaniu. Więc bardzo często daje się takie szaty, daje się miskę, do której mnich zbiera jałmużnę, czyli dary od wiernych, czyli jedzenie, ryż, owoce czy różnego rodzaju warzywa, które po prostu spożywa co dzień. Dostaje się także daje się takie rzeczy codziennego użytku, jak maszynki do golenia na przykład, lekarstwa od bólu głowy. Ja byłam zaskoczona, chusteczki do wycierania nosa, zioła na przeziębienie, więc takie rzeczy codziennego użytku również się wręcza mnichom. Mnichy po zakończonym spotkaniu, po zjedzeniu posiłku, kiedy wszyscy z rodziny obserwują tylko, jak mnisi jedzą. Ja brałam udział w takim spotkaniu i gospodyni i jej rodzina miała, każdy z nas miał w ręku naczynie. Jeden miał ryż, drugi miał warzywa, trzeci miał rybę. Ja dostałam kurczaka, który podawałam mnichom, żeby sobie zjedli.
I byłam zaskoczona, że mnisi jedzą kurczaki. Myślałam, że mnisi są wegetarianami. Dlatego, że doktryna buddyjska mówi o tym, żeby nie zabierać życia, żeby nie zabijać, żeby nie zabierać życia żywym istotom, żeby nie zabijać ludzi, żeby nie zabijać zwierząt, że każdy ma prawo do życia. A jednak mnisi jedzą mięso, ale tylko wtedy, kiedy to mięso jest darem, kiedy jest wskazane i dane przez człowieka. Nawet Budda, czyli dawny Siddhartha Gautama, Budda, który doznał oświecenia, nawet on jadał mięso, no i legendy mówią, że tuż przed śmiercią zjadł mięso. Więc mnisi też to mięso jadają, ale nie wszyscy. Są tacy, którzy są wegetarianami, a są tacy, którzy pozwalają sobie też na jedzenie mięsa. Mnisi wychodzą, są odwożeni do klasztoru. Słucham? A goście też dostają jakieś Tak. upominki do domu? Goście nie dostają upominków, sekundkę, goście dostają jedzenie. Kiedy mnisi zjedzą kolację lub obiad, wtedy dopiero goście dochodzą do stołu. W trakcie, kiedy jedzą mnisi, goście nic nie jedzą. Ja byłam w domu, gdzie siedzieliśmy w ogrodzie i patrzyliśmy na jedzących mnichów. Czekaliśmy godzinę, aż mnisi zjedzą. Kiedy mnich zje i jest odwożony samochodem, tuktukiem albo taksówką do klasztoru, dlatego że to gospodarz musi się tym zająć, żeby ten mnich nie szedł na piechotę do miejsca, w którym mieszka, jest odwożony, dopiero wtedy towarzystwo całe zasiada do stołu. Albo je w ogrodzie, po prostu pod parasolami, na krzesełkach. I słuchajcie, zajadają zazwyczaj rice and curry, bo to jest jedno z najpopularniejszych dań na Sri Lance, a później, jak wychodzą do domu, jest zwyczaj, żeby każdy dostał małą paczuszkę. A w tej paczuszce jest rice and curry właśnie. Czyli, moi drodzy, zobaczcie, jakie są koszty olbrzymie przygotowania pogrzebu, bo trzeba kupić trumnę, trzeba dać upominki mnichom, trzeba kupić jedzenie A jak i trumna przygotować obień. wygląda? Trumna wygląda tak jak u nas, jest drewniana. Ja byłam w sklepach, kiedyś przechodziłam ulicą, był sklep z trumnami. One są albo z jasnego drewna, albo z ciemnego i są ładne. To nie jest takie ciosane, zwykłe drewno. To nie są trumny z desek. Widziałam, że te trumny są ładnie wykończone, polakierowane, bardzo, bardzo ładnie wykończone, bardzo ładnie zrobione. Także naprawdę ładnie się prezentują. I jak byłam na pogrzebie katolickim, osoba, która zmarła, no to wtedy po pogrzebie ciało zostało pochowane w ziemi, przysypane ziemią, i wszyscy poszli do domu, do rodziny na stypę też. I wtedy też były podawane różne dania, też był podawany alkohol. No i później było już takie ostateczne pożegnanie, wszyscy się rozeszli do domów. Ale w kościele katolickim ja nie pamiętam, żeby oni się spotykali po 3 miesiącach. A w buddyjskich tak, czyli po 3 miesiącach. Jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś ma fundusze, może też po roku zrobić takie spotkanie. Właściwie tak naprawdę, jeżeli rodzina jest zamożna, to oni co roku robią taką rocznicę pogrzebu, czyli zapraszają mnicha, zapraszają gości, robią obiad, częstują mnichów i częstują swoich znajomych. Zdarza się na wsi albo w wioskach rybackich, że na pogrzeb przychodzi kilkadziesiąt osób. Rodziny też są duże, więc jest dużo braci, dużo sióstr, każdy ma rodzeństwo. Kiedyś te rodziny były naprawdę wielodzietne. Teraz się sytuacja zmienia. Takim modelem rodziny na Sri Lance to jest mama, tata i dwójka dzieci, no Tak, ale u nas. kiedyś, no to tam było czasami 10 dzieci w rodzinie, więc jak przyszły te rodziny z dziećmi, z ciotkami, z kuzynami, no to było naprawdę duża grupa, plus sąsiedzi, plus znajomi. Więc ja spotkałam się nawet 100 osób, trzeba było wykarmić. Więc przygotować obiad dla 100 osób, no to nie jest lekko. Czasami na wsiach, w wioskach rybackich, cała wioska się zbiera, każdy przynosi coś, co może, woreczek ryżu, trochę warzyw, trochę ryb, każdy się zbiera i składa. W trakcie czuwania też jest zwyczaj, żeby coś przynieść. Ciasteczka, herbatniki, herbaty, kawę, cukier, papierosy. Papierosy są na Sri Lance bardzo drogie, bo kosztują aż 30 zł. Więc te papierosy są na Sri Lance kupowane na sztuki, no i są takim towarem luksusowym nadal. I te papierosy często goście, którzy przychodzą, kupują. No, mężczyźni, no bo oni siedzą pod palmami, pod parasolami w trakcie czuwania i popalają sobie papierosy właśnie przy osobie zmarłej, to znaczy, no nie w pokoju, tylko na zewnątrz.
Więc to są kosztowne bardzo wydarzenia i bardzo się znajomi moi narzekają i skarżą, że te pogrzeby są coraz droższe. Państwo nie wspiera, nie daje żadnych pieniędzy, tak jak w Polsce. ZUS tutaj u nas przekazuje jakieś Zasiłek pieniądze. Zasiłek, pogrzebowy. tak. No, osoby, które są zatrudnione w państwowych firmach, one mają na ręce i emerytury, no jakieś tam drobne sumy pewnie też otrzymują, ale osoby, które są nigdzie nie zarejestrowane, a takich osób jest bardzo dużo, rybacy czy osoby pracujących na wsi, na roli, no to one nie płacą zazwyczaj żadnych składek, no i muszą samodzielnie pokryć te koszty. Ciało, które jest skremowane, może być pochowane w grobie, ale też czasami się zdarza, że można to ciało, te prochy rozsypać. Słyszałam o tym, że można je rozsypać w miejscu, gdzie ta osoba mieszkała, no ale zazwyczaj są chowane w grobach. Także tak to wygląda na Sri Lance. Białe stroje, białe kwiaty, jeżeli są przynoszone, i wszyscy są ubrani na biało. Co ciekawe, raz jeszcze powtarzam, osoba zmarła jest chowana w trumnie bez butów, w białych skarpetkach, co też mnie szalenie zaskoczyło. Dziękuję Ci, Aneto, że chciałaś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.